siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w najnowszym odcinku podcastu Szósty set. Tradycyjnie w trzyosobowym składzie Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Korfanty. Filipie, skoro jesteś z nami, to zadam ci pytanie. Czy nie czujesz się przypadkiem jak w filmie Dzień Świstaka? Masz na myśli zapewne Asekorysowi i jej start w aktualnym sezonie, który jest bardzo porównywalny do tego, co działo się na starcie sezonu ubiegłego. Teraz Rysowie jest po trzech porażkach i stoi u progu bardzo ważnego meczu, który być może przyniesie w końcu przełamanie, bo trudno wskazać przeciwnika lepszego, żeby to nastąpiło, niż typowany przez znaczną część osób drużynę do spadku. To może, mam na myśli PKS Wisłę Bydgoszcz. To może wskażmy tym słuchaczom, którzy może nieco mniej śledzą plus ligę, jak wyglądają wyniki Asekorysowi Rzeszów w tym sezonie. Zaczęli od porażki 2-3 na wyjeździe z GKS-em Katowice, potem przegrali 1-3 z Beniaminkiem, Ślepskiem, Malow, Suwałki, no i przyszła sobota ostatnia i przegrali znowu 1-3, znowu we własnej hali, tym razem z Indykpolem AZS-em Olsztyn, więc jak na razie 3 mecze, 1 punkt i... No i może rozpocznijmy od tego meczu. Asekorysowia Rzeszów 1-3 przegrywa z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Spodziewałeś się tego, Filip, że może tak być? Wytypowałeś zwycięstwo Rysowi. Wytypowałem zwycięstwo Rysowi, bo sądziłem, że nastąpi już teraz to przełamanie właśnie rzeszowskiego zespołu, ale jednak w grze niewiele lepszego pojawiło się względem poprzednich spotkań. Biorąc pod uwagę, że grała Rysowia z Olsztynem, czyli z zespołem po prostu bardzo dobrym, to gdyby nie te poprzednie dwa wyniki, czyli porażka w Katowicach i porażka z Beniaminkiem, to nie wzbudziłoby to we mnie żadnego niepokoju, bo to po prostu był bardzo dobry przeciwnik po drugiej stronie siatki. No ale biorąc pod uwagę te dwa wcześniejsze spotkania, no to jednak już jestem bardzo zaniepokojony. A wiecie, co mnie zdziwiło? Mnie zaczęło dziwić to, że już tak szybko Piotr Gruszka zaczyna składem żonglować, tak? No bo poprzednio dwa razy wychodził w szóstce Marcin Komenda, tym razem wychodzi Kobi Kaszodzi. I dla mnie to tak jest troszeczkę zbyt takie ruchy chyba już nerwowe, bo mam wrażenie, że to, co powiedział przed meczem Piotr Gruszka, tak? Że widać, że w zespole jest dobra atmosfera, tak? Że ci zawodnicy się lubią, ale że na boisku widać, nie widać tego, żeby oni tworzyli jeden zespół. I gdzieś widać od samej pierwszej piłki u nich, że ta... presja paraliżuje ich myśl, że mogą przegrać. I to samo było widać w meczu z Suwałkami, gdzie zaczęli super pierwszy set, prowadzili 6 punktami. Końcówka seta już była taka, że Suwałki prawie doszły do nich i ten drugi, trzeci, czwarty set wyglądał tak, że Rysowia zaczęła grać mega bojaźliwie. I tak patrząc na to, co pokazuje kamera Polsatu i pokazując prezesa Ignaczaka, który myślami gdzieś jest też na boisku z chłopakami, zastanawiam się, czy dalej jest spokój w Rzeszowie, czy będą podejmowane już jakieś pierwsze trochę nerwowe kroki, bo kwestia jest chyba taka, żeby się oni przełamali. To znaczy, gdy obserwowałem akurat Ignaczaka i te fragmenty, w których kamery Polsatu były skierowane, no to on myślę, że mentalnie dostosował się do takiego właśnie poziomu pewności siebie właśnie zawodników Rysowi, no bo on był ewidentnie podłamany, tam nie było uśmiechu, nie było luzu, tylko on po prostu widać, że też bardzo mocno przeżywa ten nieudany początek sezonu, no bo nazwijmy też sprawę po imieniu. Decyzja o zatrudnieniu Piotra Gruszki i zaciąg katowicki to były decyzje personalne, w których Piotr Gruszka musiał uczestniczyć. Tak, no bo rok temu jakby on nie brał udziału, jakby Krzysztof Ignaczak też nie brał rok temu udziału w konstruowaniu składu w trakcie sezonu, tak? Teraz jest od początku. No i podobne są problemy jak rok temu. Powiem szczerze, nie wiem jak jest antidotum do końca. Na pewno antidotum mogłoby być pierwsza wygrana, ale też myślę, że brak bardzo duży jest Bartka Lemańskiego, bo widać, że na środku Rysowia kompletnie nie jest zagrożeniem dla przeciwników. Na pewno tak, a właśnie trochę zagadkowa sytuacja z kontuzją, czy też chorobą Bartłomieja Lemańskiego, bo chociażby Radio Rzeszów podało, że jest chory na mononukleozę, przegląd sportowy podał taką samą informację, a z kolei sam prezes Ignaczak w jakimś live'ie zrobionym przez Kamila Składowskiego z kolei powiedział, że to jest angina, więc to jest dosyć zagadkowa sprawa, no ale tak czy tak Bartłomieja Lemańskiego aktualnie w składzie nie ma i zgadzam się z Kubą, że to jest jeden z mankamentów, mam na myśli atak ze środka. To jeszcze o czym wy mówiliście przedtem, czy powinni brać odpowiedzialność za tę drużynę już teraz Piotr Gruszka czy Krzysztof Ignaczak? Mi się wydaje, że na takie rozważania w ogóle jeszcze za wcześnie, bo to bądź co bądź dalej są tylko 3 kolejki. Rysowia na razie gra słabo, ok, ale myślę, że
czas może temu zespołowi na pewno pomóc. To znaczy Filip, szczęście w nieszczęściu jest takie, że trafił się teraz przeciwnik, który względnie wydaje się być najsłabszy w lidze. Filip, tylko że ja nie mówię o tym, że już teraz należy wyciągać jakieś drastyczne wnioski, zwalniać Piotra Gruszkę, czy nie wiem, jakieś inne kroki podejmować, które byłyby drastyczne, ale chodzi mi o to, że to są po prostu finalnie na końcu to trener i prezes klubu są osobami najbardziej odpowiedzialnymi za wynik sportowy klubu i drużyny To się zgadza, tylko Rysowa na razie przegrała 3 mecze, a nie cały sezon, więc mi się też wydaje, że to jest za wcześnie na jakieś takie tego typu rozważania. No ale tak czy inaczej są odpowiedzialni między innymi za to, że te 3 porażki nastąpiły i to chyba tutaj się zgadzamy. Czy trochę za dużo nerwowości, chłopaki? Zgoda. Bo jeżeli już dzisiaj kibice mówią, że dlaczego został Marcin Morzonek, a nie David Dreja, no dajmy trochę jeszcze pograć, tak? I dajmy się im zgrać, tak? Mają w końcu tydzień. Bo z tego, co wiemy, tak w tym tygodniu Rysowa dopiero zagra znowu w weekend, także jest parę dni na spokojny trening i to też może być jakieś antidotum, żeby się lepiej zawodnicy ze sobą zgrali, tak, no bo jednak nie został w drużynie kręgosłup, nie zostało bardzo niewielu zawodników i no kto tam z kim ma być zgrany na ten moment, nie? Tak i wskazuje, dobra, może tutaj, może przejdźmy do kwestii sportowych, bo tak jesteśmy dość mocno teraz zagłębieni w takich okolicach organizacyjno-prezesowo-decyzyjnych, a może zastanówmy się nad tym, no, na czym Rysowia ma budować swoją lepszą grę. Bo w tym momencie wygląda na to, że kto by obok Nicolasa Hołga nie wystąpił na przyjęciu, to czy to jest na ten moment Rafał Buszek, czy to jest Nicolas Maréchal, to wygląda to słabo. Słabo wyglądają środkowi. Dość przeciętnie wygląda też prawe skrzydło. No i w zasadzie można by powiedzieć, że to jest kwestia zgrania też, bo nowy rozgrywający Marcin Komenda. No ale Kawika Shoji już z Damianem Szulcem w zeszłym sezonie grał, no i tam tych kilka postaci też jest, które już w zeszłym sezonie też się pojawiły. Raczej nie wskazujemy tutaj na problemy mentalne, no to gdzie jest problem z grą Asseco Rysowi Rzeszów? Czy Kawika Shoji akurat z Damianem Szulcem na boisku przebywali względnie krótko w tym sezonie. I też inna sprawa jest taka, że okej, nie szło Zbigniewowi Bartmanowi w tym meczu z Olsztynem, męczył się niesamowicie. Wszedł Damian Szulc i raptem po już kilku akcjach dostał kontuzji i musiał opuścić boisko. Więc tu jest jakby kolejny problem natury zdrowotnej w rzeszowskim zespole. Też powiedziałeś przedtem, że obok Nicolasa Hołga nie za bardzo jest kogo postawić w przyjęciu, bo nikt nie wygląda dobrze, tylko że oprócz meczu z Katowicami Nicolas Hołg też również gra słabo, więc być może w jego przypadku chodzi o jakieś nagłe załamanie formy, chociażby po Pucharze Świata. Też może fajnie wyglądałby zespół, gdyby wrócił Toma Russo, tak? No bo jest grę z Marcinem Komendą, także ten mecz będzie bardzo ważny, aby nie było tylko tak jak rok temu, tak? Że znowu gramy z drużyną, która według wielu, w tym nas, tak, jest drużyną o najsłabszym potencjale kadrowym. Nadzieje są takie, żeby się przełamać i aby się nie skończyło tak jak rok temu, prawda? No, pewnym niepokojem może odbić się wynik Bydgoszczan z Radomiem, bo akurat Bydgoszczanie wtedy zaprezentowali się z Radomiem bardzo dobrze i nie byli jakoś bardzo daleko od tego, żeby w Radomiu wygrać. Tak, ale na parę zdań o meczu Radomia z Bydgoszczą to myślę, że jeszcze pokusimy się bliżej końca odcinka, natomiast Intyk Pola ZS Olsztyn. O Rysowie już opowiedzieliśmy dużo, no problemy są widoczne w zasadzie w każdej formacji, bo skrzydłowi męczą się w ofensywie, środkowi nie pomagają tym skrzydłowym, odciążając ich, bo po prostu też nie są do tego predestynowani, tak? To nie są środkowi, którzy są ani na jakimś wybitnym poziomie, jeżeli chodzi o ofensywę, nikim nie zarzuca tego, że nie potrafią blokować. Natomiast dobra, przejdźmy może do Indykpolu AZS Olsztyn. Fenomenalny Jan Hadrawa, znowu. Kadrowa dependencja trochę można powiedzieć, tak? Natomiast no, to nie, jakby to nie jest chyba problem, tak? Jeżeli on funkcjonuje, to drużyna wygląda bardzo dobrze. No problem był troszeczkę w środku tygodnia, tak, w Zawierciu, gdzie Kadrowa wyglądał słabiej i cały zespół wyglądał słabiej. I teraz pytanie, czy włoski trener jest w stanie na to znaleźć antidotum, czy to po prostu jest drużyna, która jest uzależniona od tego, że jak nie będzie szło Kadrowie i nie będzie miał jakiegoś niesamowitego meczu Wojciech Żaliński, no to będzie problem na skrzydłach, tak? Bo samym środkiem, a środek jest bardzo dobry w Olsztynie, co na razie widać. Chyba meczu się nie wygra. Wyjaśniła się jedna rzecz odnośnie transferów w Indykpolu AZS-ie Olsztyn. Testowany niedawno jeszcze słoweński przyjmujący Jan Klobuczar podpisał kontrakt z Narbonne Volley we Francji, zastępując tam kontuzjowanego Lisandro Zanottiego, więc akurat na wzmocnienie na przyjęciu kadrowe się nie zanosi i rzeczywiście to może być problem, bo
na podprawę akurat Robert Andringa nie dołożył zbyt dużo w ataku. Jeśli to będzie trwało na dłuższym dystansie, no to nie ma odejścia w postaci ławki rezerwowej. Przynajmniej ja na dzisiaj nie widzę odpowiedniej alternatywy w postaci Sokołowskiego. Być może zostanę pozytywnie zaskoczony. To z Mateuszem Miką, panowie. Bo wspominałeś, Filipie, w takich naszych kuluarowych dyskusjach, że byłeś na treningu, no i Mateusz Mika w niektórych momentach atakował. Tak, atakował piłki, wyglądał po prostu normalnie, ale jednak o czymś chyba może świadczyć to, że na boisku się nie pojawia, więc... Tak, jeżeli chodzi o naszą zabawę, przedsezonową Jasnowic plus Ligi, no to tam pytanie brzmiało, czy Mateusz Mika pojawi się w 50% spotkań w sezonie na boisku. Na razie mamy 3 mecze i jest w jednym na 3, czyli ci, którzy postawili, że nie, no to jak na razie są bliżej prawdy. Są bliżej prawdy, no i zastanawia naprawdę właśnie ta kwestia, tak, bo to jest pewne, tutaj może też jest tak, że przygrywa jest sportową, tak, natomiast są takie momenty, w których zespół zaczyna się męczy, tak, czy jest potrzeba zmiany na przyjęciu, a ten Montagnani tego nie dokonuje, więc to jest takie pytanie, natomiast myślę, że panowie, no musimy tutaj powiedzieć jedno słowo o chłopaku, który na takie słowo zasługuje, tak, Mateusz Poręba, to jest wejście, tak, myśmy mówili tutaj w przedsezonowych odcinkach, że pewnie Paweł Pietraszko, który na początku był kontuzjowany, teraz już jest gotowy do gry i zdrowy, a to, co robi Mateusz Poręba? Czapki z głów. Tak, zgadzam się. Mi się wydawało, że to będzie na takiej zasadzie trochę, że okej, może jakaś lekka kontuzja Pawła Pietraszko, no to Mateusz Poręba pojawi się w pierwszym spotkaniu, no ale potem jednak wróci coś do jakiejś może z góry zakładanej normy i jednak Mateusz Poręba później boiska na dużym dystansie nie będzie mógł poczuć, ale przychodzi drugi mecz, przychodzi trzeci mecz i on wcale nie gra słabi. On na podpromie zagrał kolejne bardzo dobre spotkanie. Tak, na podpromie zagrał dobre spotkanie, ale w Sowierciu zagrał słabe, więc on ma prawo do tego, żeby falować formą. On nie jest zawodnikiem, który jest też ukształtowany, zresztą falowanie formą to się zdarza lepszym, bardziej doświadczonym, bardziej ogranym zawodnikom niż Mateusz Poręba, ale w momentach, w których gra powiedzmy na swoim potencjale, to jest to naprawdę bardzo bardzo zaskakująca postać, jeśli chodzi o drużynę AZS-u Olsztyn. I w sumie czasem takie zaskakujące postaci też decydują o tym, czy drużyna osiągnie wynik, nazwijmy to, ponad stan, czy nie ponad stan. No bo na początku sezonu, jakbyśmy oceniali potencjał na środku, no to mówimy, okej, Sejet genialnie, no ale Paweł Pietraszko, no ze swoimi atutami na zagrywce, no ale jednak jeżeli chodzi o element bloku, dajmy na to, no to bywa różnie, jeżeli chodzi o ofensywę, no to dużo piłek potrafi dostawać, ale coś tam zgrzyta. A tutaj Mateusz Poręba z drugiego szeregu wyskoczył, no i na ten moment przestaje tęsknić za Kubą Kochanowskim. Tak, no było widać. Drugą ciekawą rzecz, Piotrek, zauważyłeś na Twitterze. Kuba Kochanowski miał mentora w postaci Daniela Plińskiego, a Mateusz Poręba mentora w postaci Sejeda Muhammada Musawiego. No i mam nadzieję, że będzie czerpał pełnymi garściami Mateusz Poręba. Okej, jeszcze co do tej hadrawodependencji, nie chcę się tutaj na tym bardzo mocno rozwodzić, ale faktycznie, no, ten mecz z Zawierciem uważam, że on tam dość mieszane uczucia wywołał wśród kibiców AZS-u Olsztyn, bardzo dużo błędów na zagrywce i to głównie zagrywką AZS przegrał, ale okazało się, że faktycznie gdy tego hadrawy nie było, no to lewe skrzydło AZS-u Olsztyn, czy lewe skrzydło, no przyjmujący nazwijmy to, czyli Andringa i Żeliński byli w stanie osiągnąć skuteczność na poziomie 60%, co w sumie i w pierwszym meczu z Radomiem i w tym trzecim meczu z Rzeszowem no, nie było regułą, więc pytanie, czy te 60% to jest wyjątek, czy może jednak gdzieś też jest potencjał na to, żeby tych zawodników uruchamiać w ofensywie, a może po prostu Andringa też lepiej radził sobie z blokiem nieco, nie wiem, niższych zawodników w Zawierciu, może atakując przez Michała Masnego, może faktycznie było mu nieco łatwiej. No i właśnie, tak widzieliście AZS w trzech meczach, widzieliście Resowie w trzech meczach i czy coś was zaskakuje, jeśli chodzi o sam, nie wiem, obraz gry, czy to jest raczej to, czego się spodziewaliście? W przypadku AZS-u Olsztyn raczej to, czego się właśnie spodziewałem, aczkolwiek no nie sądziłem, że Mateusz Poręba już tak szybko będzie stanowił znaczącą chniwo tego zespołu. Poza tym raczej nic mnie nie zaskakuje, aczkolwiek w dalszej części sezonu liczę na lepszą grę Wojciecha Żalińskiego. Pełna zgoda, tak? Jeżeli chodzi o Olsztyn, to tutaj bym się podpisał po tym, co powiedział Filipa, jeżeli chodzi o Resowie. No, myślałem, że to siła będzie większa ognia na skrzydłach, tak? I tak naprawdę, tak jak powiedzieliśmy, poza pierwszym meczem w Katowicach, to nawet Nicolas Hołk nie ma tej siły na skrzydłach, bo myślałem, że będzie taka drużyna, która nie będzie może grała takiej siatkówki finezyjnej, szybkiej, ale będzie miała naprawdę siłę na skrzydłach, która będzie pozwalała wygrywać mecze. A na ten moment tej siły brakuje i chyba to jest problem, w tym tkwi największy problem.
No i tej siły na skrzydłach, przechodząc płynnie do kolejnego meczu, ale zanim kolejny mecz, to może najpierw dżingielek. Szósty set. Przechodząc płynnie do kolejnego meczu, który omówimy w tym odcinku szóstego seta, Jastrzębski Węgiel, grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle. Idzie połamać język na tej nazwie, no ale takie wymagania sponsora. No i chyba wbrew oczekiwaniom wszystkich, albo przynajmniej większości obserwatorów, którzy nie są emocjonalnie związani z Kędzierzynem, Jastrzębski Węgiel przegrywa 0-3 z Zaksą. I panowie, ja jestem bardzo zaskoczony tym meczem, mówiąc szczerze, no bo ja sam jestem jednym z największych orędowników tego, że w tym sezonie widzę Jastrzębie jako głównego kandydata do zwycięstwa, tak? I nagle przychodzi mecz z Aksą i to Jastrzębie, tak, w pierwszym secie wygląda, no nieźle, idziemy punkt za punkt, środkowi grają fenomenalnie, grają na 100%, i Szalacha i Gładyr, przychodzi końcówka i przy piłce setowej Kampa przebija palcami w aut, także jakaś taka dziwna obawa przed grą z Aksą pojawiła się w Jastrzębiu i ta gra potem coraz bardziej spadała, tak, no nie może być tak, że zespół w pierwszym secie robi 14 błędów, tak, i zdobywa samemu 20, oddaje 14, tak, i przegrywa 25-23, zobaczmy to, tak, gdyby nie te błędy, to by wygrali pierwszy set, byłby może inny mecz, tak, a tak, oni dali się rozpędzić tej Zaksie swoimi błędami, Zaksa grała mądrze, bo nie lubiła tylu błędów i się skończyło 3-0, Zaksa jest szalenie pewna siebie. 22 błędy na zagrywce w sumie, w całym, nie, 21 błędów na zagrywce Jastrzębskiego Węgla. No myślę, że duża w tym zasługa właśnie Jastrzębian, że oni ten mecz przegrali, ale jednak zwróciłbym uwagę na to, że w pewnym sensie to, co działo się właśnie w Jastrzębiu, może być niepokojące dla odbioru emocji w ogóle w lidze, bo jak dla mnie Zaksa już w trzeciej kolejce, czy właściwie w ich drugim ligowym meczu, pomimo dużych zmian kadrowych, już wygląda świetnie jako zespół. Tak. Samo chociażby zwrócenie uwagi na blok obrona robi duże wrażenie i tam na razie nie za bardzo widać to, że odeszło dwóch ważnych zawodników. Tak, wspominaliśmy też przed sezonem, że Zaksa ma po prostu system gry i to jest system gry, który był sprawdzony. No i jest Toniutti, jest dobre przyjęcie i Toniutti to jest nieprawdopodobna wartość dodana dla skrzydeł Zaksy, tak? No bo nawet porównując w tym meczu, Toniutti, MVP meczu, świetne rozegranie. No ja nie wiem, no ja mogę się tylko rozpływać nad Francuzem, bo po prostu jest to nie, no, przyjemność oglądanie Toniuttiego. Już powtarzam się, nie wiem, który już raz. A dla porównania po drugiej stronie mieliśmy Lukasa Kampę i dla Lukasa Kampy, to nawet jak wspominałeś Kuba, no to nie był udany mecz. I Lukas Kampa, to też jest, też moglibyśmy się zatrzymać na chwilę, nie wiem czy chcecie o tym porozmawiać, ale no on miał najlepszy sezon, chyba ten pierwszy, w którym przyszedł do Jastrzębia, znaczy czy nie wiem czy to był jego pierwszy sezon w Jastrzębiu, ale ten sezon z Salvadorem Hidalgo Oliwą. Pierwszy po Radomiu. Tak, pierwszy. Pierwszy wtedy Salvadorem Hidalgo Oliwą i z Maciejem Muzajem na skrzydle. W zasadzie grał, bo tam Scott Tuziński jeszcze był, ale on raczej był od zabezpieczenia przyjęcia. No i grał, no i De Rocco, tak, jeżeli dobrze kojarzę. No i on głównie grał lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe. Środka dużo nie było, ale robił to świetnie. W zasadzie nawet z przyjęcia negatywnego był w stanie bardzo dobrą piłkę przez, w zasadzie, nie wiem, to powiedzmy szerokość boiska dograć albo nawet zgubić blok. No i od tego sezonu wydaje mi się, że pewien regres widzę u Lukasa Kampy. No to już nie jest ten sam Lukas Kampa, który imponował. Już nawet ten poprzedni sezon, brązowy medal dla Jastrzębskiego Węgla, no ale to nie był tak dobry sezon. Zgadzam się w 100% i w tym meczu widać było dużo niedokładności co do gry do skrzydeł, tak? A jak patrzy się na tego Toniutiego, który może nie grał tak często środkiem, jak grał na przykład Kampa, tak? No bo tutaj środkowi w Jastrzębiu wyglądali wzorowo, przynajmniej w ataku, no to z drugiej strony mamy Toniutiego, który gra w świetne piłki do skrzydeł, praktycznie dla każdego zawodnika są, nie ma pomyłki na tempie. Czy to jest do Łukasza Kaczmarka szybsza, czy do Olka Siwki szybsza, czy troszeczkę podwieszona do Parodiego, to wszystko wygląda bardzo dobrze, tak? A z drugiej strony, tak jak mówiliśmy, system blok obrona i sam blok Zaksy, tak? Bo jeżeli sam Łukasz Kaczmarek robi 4 bloki w tym meczu, to musi robić wrażenie. Tak, a jeszcze zwróciłbym uwagę w kontekście Zaksy. Odszedł sam Dero, który w zeszłym sezonie był zawodnikiem, który najczęściej atakował. Teraz to się trochę zaczyna przesuwać nie w kierunku Parodiego, który teoretycznie został sprowadzony po tym, jak odszedł Belg, ale w kierunku Aleksandra Śliwki, który w trzech spotkaniach z Zaksy w tym sezonie, czyli w dwóch ligowych superpucharze, dwukrotnie był najczęściej atakującym swojego zespołu, co jest trochę zaskakujące i być może pokazuje już ogromną wszechstronność tego zawodnika, że potrafi wziąć na siebie ciężar ataku. Panowie, jak wy odbieracie to, że gra Simone Parodi, a nie Piotr Łukasik, tak? Trzeci mecz praktycznie, tak, trzeci mecz i chyba nie wyszedł ani razu na boisko jeszcze. To moje zdanie jest następujące. Nicola Grbicz i Toniutti chcą mieć dobre przyjęcie. Oni chcą mieć lepsze przyjęcie, czyli Piotrek Łukasik
Być może, nie wiem, to jest jeszcze kwestia trochę formy fizycznej, no bo on jednak też był na Pucharze Świata, więc on tam może trochę narzekać, nie, może jakiś delikatny regres przeżywa. Może jeszcze nie jest do końca tak dobrze zgrany z Zaksą, no bo też dołączył trochę na późniejszym etapie przygotowań, ale no, wygląda jak na razie broni się takie zestawienie, czyli Parodi i Śliwka razem z Zatorskim, bo przyjęcie Zaksy wyglądało bardzo dobrze. Oczywiście, no jeżeli psujesz tyle zagrywek, ile Jastrzębski Węgiel, no to trudno też, żeby twoje przyjęcie nie wyglądało dobrze, tak? No bo to po prostu mniej musisz przyjmować, mniej jesteś pod aż taką presją. Ale taka jest moja prawda siatki. Dobrze funkcjonowało przyjęcie, co też przekuł Bentonutti w skuteczność skrzydłowych, a nie musiał zbytnio używać chyba środkowych, bo akurat Krzysztof Rejno dostał w tym meczu 5 piłek, Łukasz Wiśniewski 6, no to nie jest jakaś znacząca liczba. Myślę, że znacznie częściej mógł Bentonutti ich używać, gdyby czuł taką potrzebę. Teraz po prostu takiej potrzeby nie było, bo skrzydłowi grali już bardzo dobrze. No i też pamiętajmy, że nie ma Davida Smitha w Zaksie, a to jeszcze dodatkowo powinno tę drużynę wzmocnić. A czy z punktu widzenia kibiców Jastrzębskiego Węgla, czy uważacie, że no, powiedzmy nieciekawe wyniki skuteczności na skrzydłach, to może być objaw długofalowego takiego trendu, że Jastrzębski Węgiel po prostu może trochę zgrzytać, no bo zeszły sezon Dawida Konarskiego nie był jakiś świetny. Tam bardzo mocno Julien Linel ratował grę. Christian Fromm też nie grał dobrze. Przychodzi teraz Fornal. No i w sumie Fromm zagrał i nie zagrał zbyt skutecznie. Fornal zagrał, nie zagrał zbyt skutecznie. Pytanie, czy to nie będzie problemem dla Jastrzębskiego Węgla, no bo nawet jak oni sobie zapewnią przyjęcie, no to tak jak wspominaliśmy, no Kampa nie jest aż tak dużą wartością dodaną, jak nawet Tonutti. Znaczy powiem tak, bo pierwszy set Fornal miał bardzo dobry, tak, był głównym atakującym i tam chyba miał 60% skuteczności, tak, tylko wtedy Linel miał sporo piłek, a skończył chyba 12%, także chyba kwestia jest taka, że nie było w tym meczu takiego seta, w którym więcej niż jeden z skrzydłowych wyglądał dobrze, tak, a też mnie dziwi jedna rzecz, tak patrzę na kolejny mecz Jastrzębia i mało piłek dostaje Dawid Konarski. A to w sumie nie jest dla mnie zaskoczeniem. To akurat nie jest taki atakujący w stylu powiedzmy na przykład Muzaja? Mateusza Malinowskiego, który dostaje bardzo dużo piłek, czy też Jana Hadrawy, który też, no może akurat Hadrawa to jest lepszy przykład niż Malinowski. Mhm. No tak, no i też i bardziej zbalansowana ta gra Zawiercian, no ale my nie o Zawierciu akurat. No ja trochę się obawiałem przed sezonem tego, że właśnie Jastrzębski Węgiel może mieć tutaj problem. No ale zobaczymy jak to będzie wyglądać dalej. Trudno jest wyciągać daleko idące wnioski po jednym meczu, ale też jeżeli wracając znowu do tego naszego Jasnowidza plus ligi, no Jastrzębski Węgiel był stawiany przez większość z was w roli faworyta, co nie znaczy, że to nie wiem, było 50-60% głosów, gdzieś tam mniej więcej równo rozkładało się pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Zaksą i tam gdzieś tam jeszcze w dalszej kolejności PGS Crobę Chatów. No ale jednak faworyt, no i pierwsze starcie zdecydowanie na niekorzyść drużyny ze Śląska. No i oni kolejny mecz już z rzędu przegrywają z Zaksą, nie mogą znaleźć patentu na Kędzierzynia. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało w meczu z drużyną z Warszawy, tak, Jastrzębie. Czy to będzie pogłębiało się to, co mówiliśmy, czy może to był po prostu wypadek przy pracy związany z jakąś psychiką, z meczami z Zaksą? No trudno powiedzieć. Myślę, że z tą myślą możemy skończyć. O samym meczu Jastrzębskiego Węgla z Warszawą jeszcze opowiemy w zapowiedzi czwartej kolejki. No a tymczasem dżingielek i zaraz kolejny mecz. Szósty set. PGS Crabę Chatów 2-3 Kuprum Lubin. Sensacja kolejki. Chyba nikt się tego nie spodziewał. To nawet my daliśmy temu wyraz w naszych typach przed kolejkowych, bo wstawialiśmy raczej na szybkie 3-0 dla Crabę Chatów. A tutaj 2-3 Kuprum Lubin, świetny mecz Kuby Ziobrowskiego, bardzo dobra zmiana Maruszczyka i no i Lubin już ma pierwsze zwycięstwo i to jest już drugi mecz powiedzmy z drużynami z topu, w którym Lubin, czyli z topu, mówię tutaj o Zawierciu i właśnie PGS Crabę Chatów, no to jest drugi mecz, w którym Lubin faktycznie był w stanie zdobyć punkty i za to czapki z głów. A panowie, zobaczmy jedną rzecz, tak? Mamy mecz Jastrzębia z Lubinem, trzeci set, 25-7 dla Jastrzębia. Mijają 4 dni, jeżeli dobrze pamiętam. Gramy w Bełchatowie i pierwszy set 25-14 dla Kuprum. No, zwariowana trochę liga, natomiast co można powiedzieć? Bardzo dobry mecz drużyny Marcelo Frąckowiaka. Mi się wydaje, że towarzysz potwierdza swoją jakość.
Ziobrowski dobrze dobierane były dla niego piłki, nie miał tak dużo tych piłek, a jeżeli już miał, to głównie kończył, chociaż ta jego skuteczność chyba postulowała finalnie w ciągu. Nie, no Ziobrowski miał bardzo dużo piłek. No to 40% skończył, więc także też chyba jak na taki mecz nie najgorzej. No a fajnie też wyglądali środkowi i przede wszystkim ta zmiana. Kamil Maruszczyk, zawodnik w ubiegłym sezonie Gwardii Wrocław. Ja widziałem potem materiał telewizji klubowej Kuprum, gdzie Marcelo Frąckowiak mówił, że no, on obserwował tą ligę, widział, że to jest chłopak z Wrocławia, że warto dać mu szansę, mimo takiego warunków fizycznych, ma fajną technikę, no i on to potwierdza, no, wejście do ligi z kopyta. Tak, zdecydowanie bardzo wartościowy zmiennik. Na razie jeszcze kto wie, czy już niebawem sobie nie wywalczy miejsca w wyjściowym składzie, ale zmiany nie tylko w Lubinie, zmiany też w PGS Krześć, gdzie Michał Mieszko-Gogol dość dla mnie niespodziewanie postawił na Roberta Milczarka w podstawowym składzie. Wyszedł również Norbert Huber w miejsce Jakuba Kochanowskiego. Tym razem, podobnie jak w pierwszej kolejce, Dusan Petkowicz. Jak myślicie, z czego to wynika, że tyle zmian zrobił akurat trener? Więc tak idąc po kolei, to tutaj tak, atakujący. Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia też dobrania stylu atakującego do rywala. Po tej kolejce drugiej PGS Krzebełchatów wystąpił Mariusz Wlazły wszak i on był wtedy MVP zwycięskiego spotkania z GKS-em Katowice. No teraz Petkowicz, więc tutaj raczej po prostu wydaje mi się, że to jest kwestie taktyczne, a i też no może chce mieć Mieszko Gogol zrobiony przegląd kadr na początku sezonu, tak? Może faktycznie liczy na to, że on zobaczy, jak gra Norbert Huber, on zobaczy, jak gra Mariusz Wlazły, Petkowicz, jak gra Milczarek, może sprawdzi Katicza na jakimś tam dłuższym dystansie meczu i wydaje mi się, że z tego to też wynika. Plus, no może gdzieś tam na początku sezonu te eksperymenty może trochę mniej bolą, tak? Może to, że ten taki wynik wpadł, to nie jest aż taki problem. Ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, Piotrek, że on chyba jest pewien tego, że w ósemce skra będzie, tak? A trzeba się przygotować tak naprawdę w ósemce? Myślę, że na ambicje większe. No tak, ale myślę, że to jest czas, żeby jeszcze teraz poeksperymentować, zobaczyć nowych zawodników, tak? I tyle. Natomiast wynik sensacja, natomiast no, sama gra Skry słaba w tym meczu, bądźmy szczerzy. No. Dzięki czemuś Kuprum Lubin to spotkanie musiało wygrać, a tak w ogóle to jest chyba jeden z przykładów tego, że ta liga będzie bardzo ciekawa i bardzo wyrównana, bo w życiu bym nie postawił złamanego grosza na to, że Lubinianie wygrają tutaj, jeśli przegrali chwilę wcześniej w Jastrzębiu seta do 7. No właśnie, no i może dlatego dobrze, że nie nagrywaliśmy po tej drugiej kolejce, bo mogłoby się okazać, że tak, żebyśmy powiedzieli, nie no, Kuprum Lubin ze Skrą Bełchatów, przegrywając seta do 7 w Jastrzębiu, no to nie ma absolutnie żadnych szans. I mielibyście to nagrane, a tak to widzieliście to tylko na naszych tweetach, w typach. Ktoś nam się na konto włamał. Dokładnie, ktoś nam się włamał na konto. Podobnie ze ZS-em Olsztyn, no przegrywają 3-1 w Zawierciu, no i przyjeżdżają do Rzeszowa, wydaje się, że trudny teren, a no, w sumie prezentują się bardzo solidnie i zwyciężają, więc tutaj no, myślę, że tych wyników niespodziewanych też trochę będzie. Tutaj też trochę bym powiedział, trochę bym może chciał się odwołać, bo tam też pisałem na swoim Twitterze taką myśl, że Warszawa mnie nie przekonuje i zaraz opowiemy sobie właśnie o meczu Warszawy ze Ślepskim Suwałki. Warszawa mnie nie przekonuje, ale punktuje i to jest najważniejsze, bo pamiętam taki sezon, mówię tutaj trochę prywatnie trochę o tym AZS-ie Olsztyn, no ale akurat ten temat znam najlepiej. W tym sezonie, w którym Wojtek Włodarczyk i Olek Śliwka grali w AZS-ie Olsztyn i oni tam w zasadzie do ostatniej kolejki z Jastrzębiem walczyli o to, czy wejdą do czwórki, bo wtedy tylko czwórka grała w półfinale, nie było tam tego układu 1-6. To Olsztyn wcale nie wyglądał tak świetnie, jeżeli chodzi o spotkania z tymi drużynami z top 4, ale doskonale punktował w starciach z drużynami słabszymi. No i wszystkie te punkty zdobywane teraz na początku, gdzie tu zgubi Jastrzębie, tu zgubi Skra, tu Resowia zgubi, tu tam jeszcze, nie wiem, Czarni Radom z Wisłą Bydgoszcz wygrywają 3-2, więc tracą punkt u siebie. I te punkty mogą zaboleć. No i może takim właśnie płynnym przejściem do meczu Projekt Warszawa-Ślepsk-Malow Suwałki. 6 set. 3-1, mecz rozgrywany w arenie Ursynów, pierwszy raz od niepamiętnego czasu, ja nie pamiętam kiedy ostatni mecz. W sezonie cały czas Torwar, czyli 2 lata temu to było wcześniej. Tam chyba jeden mecz tylko w Łodzi, jeśli tak, dobrze pamiętam. Z Gdańskiem oczywiście, w arenie Łódź. Tak, więc pierwszy mecz w arenie Ursynów. Oglądaliście mecz? Troszeczkę oglądałem i muszę powiedzieć tak, że z jednej strony zgadzam się z tobą, a z drugiej strony no popatrzmy na rywali. Będzin,
Bydgoszcz i Suwałki. Znaczy, też można pogubić tutaj punkty, co widać po innych zespołach, natomiast mam wrażenie, że ten system gry, który jest w Warszawie, który trochę został, bo został Blizzard, został Kwolek, został Andrzej Wrona, no i de facto ta drużyna, był Piotr Łukasik, teraz jest bardziej Kevin Tilly, ale ten system gry taki trochę francuski, który prezentuje drużyna z Warszawy, sprzyja temu, że oni popełniają relatywnie mało błędów. A jeżeli ktoś popełnia błędy, no to w tym momencie szybko jest zmieniony, tak jak wczoraj Piotr Nowakowski, tak, że popełnił 3-4 błędy i wszedł Patryk Niemiec. Tak, 7 z 17 piłek tylko skończył Piotr Nowakowski, to nie jest często spotykany wynik w przypadku tego środkowego i wydaje mi się, że Piotrek jest delikatnie mówiąc bez formy, przynajmniej na razie. A to, co mi się najbardziej podobało w Warszawie, to jak trudno ich złamać zagrywką. Moim zdaniem na dużej przestrzeni tego spotkania Suwałki bardzo dobrze zagrywały, a mimo tego te zagrywki nie robiły dużego wrażenia na warszawianach. To jest chyba atut tej linii przyjęcia w postaci Wojtaszka, Tilly i Kwolka, który coraz lepiej sobie radzi w tym elemencie właśnie w przyjmowaniu zagrywki. Trochę się tego spodziewaliśmy, bo trochę wskazywaliśmy, że to nie będzie drużyna, którą będzie łatwo tym przyjęciu złamać, co Antoine'owi Blizzardowi też daje możliwość grania środkiem. I co za tym, czy środkiem, w zasadzie każdą strefą, bez wyjątku, i co też pozwala chyba na ukrycie słabości Jana Króla, no bo on akurat dołączył do drużyny dość późno, tam można jeszcze mówić o kwestii zgrania, no ale no nie bez powodu jest to zawodnik, który jednak grał w pierwszej lidze i widać to na boisku, no i dlatego trochę musi kombinować Blizzard, żeby czasem ukryć Janka Króla w ofensywie. No ale póki ma dobre przyjęcie, to może to faktycznie robić, tak? Może też gdzieś tam trochę pewnie nadganiać jakieś może słabość, jeżeli chodzi o warunki fizyczne Janka Króla, a tempem gry, tempem wystawy. Tak, no, zrobi to bardzo dobrze. Jestem teraz ciekaw, czy jeżeli po pierwsze powróci do gry Udrys, a jeżeli powróci, to czy się zmieni styl gry, tak? Drużyny z Warszawy, bo mi się wydaje, że tym przyjmującym ten styl pasuje, tak? Szczególnie, że tutaj wczoraj Bartosz Kwolek tak 58% skuteczności, tak zasłużony MVP, także jeżeli oni będą mieli wysoką skuteczność na lewym skrzydle, to myślę, że większością drużyn da się ukryć ten de facto brak atakującego z najwyższej półki. No właśnie, a z kolei po stronie Suwałk mi się wydaje, że lekko słabszy mecz niż ten, który zagrali na Podpromiu, a przynajmniej w przypadku liczby asów serwisowych tam była znacząca różnica, bo chociażby sam Tuaniga na Podpromiu zaserwował w jednym secie 4 asy, Szerszeń w jednym secie 2 asy, a tu już to nie miało miejsca i może tych kilku breaków akurat w postaci asów serwisowych zabrakło, żeby odwrócić wynik na swoją korzyść, bo tam nie tak dużo brakowało do tej breaka chociażby. Tak, no po pierwszym meczu Ślew Suwałki miał najlepszą statystykę ze wszystkich drużyn, jeżeli chodzi o liczbę asów na set. Bo tam wtedy na Podpromiu chyba zagrali tych asów 10, jeśli dobrze pamiętam. A tutaj faktycznie, no ale to też jest, no zawsze każdy mecz jest oddzielną historią, bo tak możemy mówić o tym, że Ślep Suwałki ma dobrą zagrywkę albo nie ma. No jak masz rywala, który lepiej przyjmuje, no to wtedy trzeba mocniej atakować za linii 9 metra. Jeżeli masz takiego, który przyjmuje nieco słabiej, no to może wtedy faktycznie możesz liczyć na więcej zagrywek punktowych, więc tutaj wspominaliśmy o tym dobrym przyjęciu Warszawy, no i nie udało im się ich złamać, ale pomimo tego nie było wcale daleko, tak jak Filipie wspominałeś, do tiebreaka. Dobre wejście w sezon też Nikolasa Szerszenia. Tak, bardzo dobre zajście. Widać, że był pomysł w Rzeszowie na to, żeby go ściągnąć, bo to jest zawodnik o dużym potencjale. Szkoda, że były te kontuzje. Natomiast ja ze swojej strony może tak bym chciał pokłonić się tutaj dla Łukasza Rudzewicza. 12 sezon z drużyny Suwałk, cała droga od trzeciej ligi. To takie historie fajne, takie filmowe. Trzeba je podkreślać i doceniać, no bo mało mamy takich osób, które no, tak jak trochę w piłce nożnej, nie, Mirosław Kaszowski, tak, który był w Pieszczy Gliwice. Muszę się chyba wtrącić, nie jestem pewny, ale chyba 16 sezon. Albo 16, tak no to tym więcej, tak. No tutaj jeżeli omyłka, jeżeli chodzi o lata, to przepraszam, natomiast to historia piękna. Tak, to jeszcze kojarzy mi się Grzegorz Kiełbasa Piechna. Tak, Grzesiu Piechna z koroną Kielce do Ekstraklasy dotarł i tam też chyba królem strzelców, chyba każdej ligi od trzeciej, tak? Czy od czwartej nawet, więc no czapki z głów, tak? No to jest coś, sobie co radzi, jest... tak? No nie odstaje, nie widać tego. No ja też bardzo lubię takie historie. To, co się rzuca w oczy w przypadku Beniaminka plus ligi, to, że niezbyt dobrze zaczynają spotkania. Na Podpromiu Rysowia bardzo wysoko prowadziła w pierwszym secie. Akurat wtedy jeszcze Suwałczanom udało się doprowadzić do stanu, gdzie Rysowia prowadziła tylko jednym punktem.
a tu ponownie słaby start spotkania w Warszawie, gdzie projekt bardzo szybko osiągnął wysokie prowadzenie i spokojnie tę przewagę dociągnęli do końca, ale z biegiem meczu jednak Ślepsk, Malow, Suwałki się rozkręcał i to też dotyczy Nikolasa Szerszenia. On na podpromy tylko 2 z 8 piłek skończył w pierwszym secie, a potem skończył mecz na około 50% w ataku. I podobnie było też w Warszawie. To może jeszcze o Joshua Ituanidze, bo nie mieliśmy okazji porozmawiać o tym meczu w Rzeszowie, który no, był genialnym meczem Amerykanina. Ty sam, Filip, chyba z perspektywy trybun najłatwiej też się grę rozgrywających śledzi, więc ty się rozpływałeś nad postawą Amerykanina. To prawda, patrząc na żywo na tego zawodnika, on robił ogromne wrażenie, zwłaszcza taka jakby jego pewność siebie połączona z luzem na boisku. On wyglądał jak dumny paw jakiś tam paradował sobie po tym boisku, jakby nikt w ogóle nie był w stanie zrobić mu żadnej krzywdy. Cwaniak. I robił rzeczy momentami niesamowite. No tak cwaniactwo boiskowe, ale Amerykanie tak lubią. Właśnie to jest taki pozytywny feeling, który on prowadza. Tak, ja zastanawiam się, jak on będzie funkcjonował, jak on mieszkał wcześniej w Kalifornii w Long Beach, a teraz w polskim biegunie zimno w Suwałkach, ale no w hali jest ciepło. Dokładnie, to teraz, to, no właśnie, to teraz ani beach, ani long, tylko bardziej north, nie north. Wiem. Bardziej, no więc warunki klimatyczne faktycznie inne, no ciekawe, jak sobie Sejed poradzi, jak sobie Fajazi poradzą z polską zimą, no bo fajnie, łatwo. że jest Fajazi. Już. Tak, właśnie, Fajazi też jest już w MKS-ie Będzin i to jest bardzo duży plus. Czy kogoś jeszcze z Suwałk byście wyróżnili albo chcielibyście porozmawiać? Jakub Ronka, też z uwagi na te problemy z obcokrajowcami, 2 mecze i też te 2 mecze myślę, że całkiem niezłe, więc zmazuje tę swoją plamę wpadki dopingowej przy poprzednim razie, gdy występował w Plus Lidze. No i nie odstaje aż tak mocno, w sensie spodziewałem się może, że będzie tutaj jakaś duża różnica, a on naprawdę daje sobie radę przyzwoicie całkiem. Bartłomiej Bądź, na niego zwróciłbym uwagę w takim kontekście, że on może robi dobre statystyki, ale nie robi na mnie dobrego wrażenia jako atakujący, bo po pierwsze robi mało breaków, to się już zobaczy w statystykach, a po drugie mam wrażenie, że nie jest zbyt skuteczny na trudnych piłkach. On dużo piłek dostaje, ale takich powiedzmy, że rozegranych. A gdy pojawiają się lekkie kłopoty, to już nie przekonuje mnie. Musimy znaleźć dżingiel na wszystkie sytuacje, w których to, co mówiliśmy w naszych nagraniach przedsezonowych, się sprawdza. Bo mówiliśmy... Jakieś prawa, panowie. Jakieś prawa czy coś, bo nie. Oczywiście tak pół żartem, pół serio, ale wspominaliśmy też o tym, że Bartłomiej Bołądź to nie była pierwsza opcja w ofensywie we Friedrichshafen. To nie był zawodnik, który raczej bardzo dużo tych breaków tam robił i raczej atakował z tych piłek pewnych, dobrze wystawionych w tempo. No i to może być jakiś tam... Tu Łańcu pasuje taka gra taka, że nie ma jakiegoś jednego lidera, tylko on po prostu w zależności tak. Od fazy meczu sobie dobiera, kieruje najwięcej piłek, także mi się wydaje, że akurat tak. W Suwałkach oni są dobrze dobrani. Może jeszcze trochę... No, Filip? A to, co powiedzieliśmy o Bartłomieju Błądziu, mi się wydaje, że rzuca się bardzo w oczy, rzucało się w pierwszym secie, gdzie Suwałki bardzo słabo przyjmowały i tam wtedy akurat, nie wiem, czy chyba 20-kilka% w ataku jako zespół mieli chyba. Dobra, no to wydaje mi się, że okej, to jeszcze może jedną myśl, zaskakująco mało Andreasa Takwama w ataku. To trochę tutaj mnie to zaskakuje, że aż tak dużo nie atakował. Nawet w tym meczu z Warszawą to w zasadzie obudził się gdzieś tam dopiero, nie wiem, w czwartym secie, chyba w czwartym secie, w którym chyba 3 czy 4 piłki skończył, ale wcześniej no Joshua Tuaniga jakoś go nie wykorzystywał. No i nie wiem, czy to jest pomysł na grę. To prawda, a on w sparingach przedsezonowych notował mecze, gdzie dostawał ponad 15 piłek. W przypadku akurat meczu z Warszawą usprawiedliwiłbym go w ten sposób, że komentujący to spotkanie powiedział, że nie wiem, chyba Marek Magiera bodajże to komentował, powiedział, że Andreas Takwam ma zatrucie pokarmowe i do końca nie było pewne, czy w ogóle na boisko wyjdzie. Okej, no to jeszcze może tak podsumowując naszą dyskusję o kolejce trzeciej, przypomnę wyniki. Projekt Warszawa 3-1 ze Ślepskiem Malow Suwałki, Jastrzębski Węgiel 0-3 z grupą Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle, Aluron Virtus CMC Zawiercie 3-1 z MKS-em Będzin w meczu derbowym, Cerra Tenea Czarni Radom zaskakująco chyba tracą punkt we własnej hali z BKS-em Wisłą Bydgoszcz, OPGS Krzebeł Chatów i porażce 2-3 z Kuprum Lubin, już wspominaliśmy, Asseco Resowia Rzeszów 1-3 z Indykpolem AZS-em Olsztyn, no i GKS Katowice 2-3 z Treflem Gdańsk, tutaj też mecz, można powiedzieć, rewelacji początku sezonu, na korzyść Gdańska, bardzo wyrównany, ale o na nim jakoś się specjalnie też nie zatrzymywać nie będziemy, bo te drużyny omówiliśmy w poprzednich odcinkach. No to co, dżingiel i 6 kolejki. 6 set.
No to wasze kandydatury na pozycję rozgrywającego. Od tego zacznijmy. To tak, Tuniutti, no. MVP. Zdecydowanie Tuniutti, biorąc pod uwagę, w jakim bym grał meczu, czyli takim szlagierowym, jak poprowadził grę, jak chociażby zrobił spektakularną akcję po obronie z trybu, nie zdobył punkt. Dokładnie. Nie ma coś się chyba nad czym zastanawiać. Chyba tak, Tuniutti, nie idziemy dalej. Zmiennik? Jeszcze? Drugi. Tavares? Dałbym, tak, Miguela Tavaresa. Też myślę, że to jest rozsądna kandydatura. No to mamy tak, mamy rozgrywających. Dalej atakujący i to już zaczną się schody. Jan Hadrawa, Kuba Ziobrowski, Grzegorz Bociek, Łukasz Kaczmarek. Dla mnie osobiście Kaczmarek, bo 75% w ataku, tak, chociaż dostał tam chyba 12 piłek, skończył 9, no ale procent jest fantastyczny, no i 4 bloki, także dla mnie Łukasz Kaczmarek. No ja uważam, że Jan Hadrawa, no bo przy takiej liczbie ataków skończyć tam te 60, chyba 8% prawie, no to bez niego nie byłoby zwycięstwa AZS-u Olsztyn, tak? No. Ale atutem Kaczmarka jest to, że no był to mecz na szczycie. Zagrał dobry mecz Łukasz Kaczmarek, ale jednak nie jestem w stanie przejść obojętnie obok występu Jana Hadrawy, bo wcześniej mówiliśmy trochę o Janie Królu, który skończył mecz na ponad 40% skuteczności ataku, ale efektywność tylko kilkanaście procent. Jan Hadrawa, który atakował 34 piłki, skończył mecz na 68% skuteczności, ale efektywności 62%. To jest tak bardzo niespotykany moim zdaniem wynik. No myślę, że niewielu atakujących w historii plus ligi zanotowałoby lepsze wyniki, biorąc pod uwagę, że atakował te ponad 30 razy, dlatego dla mnie na pewno Jan Hadrawa. To demokratycznie. Hadrawa i rezerwowy Kaczmarek. Pasuje? Super. Tak jest. Chociaż tu trzeba podkreślić, że wielu atakujących zasłużyłoby tak, sobie na bycie tak w tej drużynie. Powiedziałeś przy tym o czterech, chociażby Jakub Jarosz zagrał dobre spotkanie. Także Bartosz Filipiak zagrał dobre spotkanie też, więc Filipiak, no, tak, niezły. Kolejka atakujących. Dobra, czyli atakujących już dwójkę mamy. Przyjmujący. No, ja powiem tak, no. To co Halapciak, on sobie mówi, wyczynia na początku sezonu, no to jest fantastyczna dyspozycja, tak, no 58% w ataku, tak, przyjęcia, zero błędów, no naprawdę, no transfer wydaje się no, na razie chyba jeden z najlepszych w lidze, tak, także dla mnie Paweł Halaba jako pierwszy, no bo też MVP meczu, tak, 24 punkty, wygrali, i drugi... Śliwka, czy Halaba na pewno miał najwięcej też przyjęć w swoim zespole, co robi podwójne wrażenie, biorąc pod uwagę, jakie liczby wykręcił przy dużej liczbie piłek. Tak, on bardzo... Pozwolę się wtrącić, wybrałbym chyba Ferreira jako drugiego do pary z Halabą. Mhm. Dobra, no to myślę, ja też kupuję takie zestawienie. Ferreira po tym pierwszym meczu z Lubinem nieudanym, no kolejne dwa już bardzo, bardzo czy to dobre. To nie jest to samo, co w drugiej kolejce? Para przyjmujących? Ja chyba mi się wydaje, że taka sama. Natomiast ja się mogę zgodzić jak najbardziej. No, w sensie, no myślę, że nie ma niczego złego w tym. No to podobnie jak i możemy wskazywać, że tą trzecią postacią mógł być Rafał Szymura. No bo on też bardzo dobry mecz zagrał z Treflem Gdańsk, więc myślę, że nie ma co się tutaj zastanawiać. Znaczy inaczej, jest na czym się zastanawiać, ale to niekoniecznie muszą być akurat te postaci. No ale dwójkę Ferreira... Znaczy ja mam jeszcze dwie inne kandydatury, Bartoszak Polka i Aleksandra Śliwki. Musimy to dyskutować. Tak, no dobra, to może z uwagi na to, że Rafał Szymura nie wygrał meczu z GKS-em Katowice. Ja wiem, że to jest tak, że nie mieliśmy problemu z tym, żeby z drużyn, które przegrały swoje spotkania do tej szóstej kolejki wybierać zawodników, ale wydaje mi się, że Olek Śliwka i Bartek Folek zasłużyli też na to, żeby w tej naszej drugiej szóstce kolejki się znaleźć. A że jeszcze nie byli, to mają szansę zadebiutować. Dokładnie, więc debiutują, czyli Ferreira, Halaba w pierwszym składzie i Śliwka z Kwolkiem reprezentacyjnie w drugim składzie środkowi. Tutaj już Poręba, a drugi kandydat, nie wiem. Średnia kolejka środkowych, powiem szczerze, tak? No bo jak sprawdzaliśmy sobie, czy nawet oglądając mecze, no najwyższą skuteczność mieli środkowi Jastrzębia, tak? Przy dużej ilości ataków, tam powyżej 6-7, oni mieli bardzo wysoką, ale przy tym wyniku, panowie, Tylko co ciekawe, obaj środkowi Jastrzębia zepsuli równo połowę swojej zagrywek. Tak, dokładnie. Także nie wiem, może Norbert Huber? To metodą eliminacji z Warszawy ktoś? Wrona mało, a Nowakowski słabe procenty. Suwałki nie też. Jastrzębski, tak. Węgiel nie, bo wynik. Zaksa mało w sumie w ofensywie. Tak.
W zawierciu Swotczyk dobrze zagrał też. No tak. Tak, w dobrym meczu Łukasza Swotczyka więc, na pewno. Więc Swotczyka możemy dać i tak o... Nie wiem jeszcze gdzie. Dawida Dryje bym nie wyróżnił. Nie. Myślę, że nie w Radomiu, nie wiem, tam... No, Allen Pajęk ewentualnie. Ale procenty średnie. Nie, no Wisła Bydgoszcz to też raczej był mecz Urbanowicza i Sterna. Chociaż nie. Zaskoczył mnie Janusz Gałąska. Dokładnie, w skoku. No. Punktował. No dobra, może Przemek Smoliński z Kuprum Lubin. Tak, to też jest fajna kandydatura, bo i niespodzianka, i warto by chyba kogoś było docenić może do pierwszej szóstki z drużyny Lubina, a on i no. 60% w ataku i chyba dwa bloki, także... No to co, no to pasuje wam Smoliński? Smoliński z... z Porębą? Tak, to jest pierwsza dobra. No to trochę taki zaskakujące te nazwiska okay. będą, no bo nie brakuje dobrych środkowych w lidze, a akurat tutaj jeszcze Swotczyka wrzucimy do drugiej Hubera. Drużyny. I myślę, że Jana Nowakowskiego można wrzucić. Jan Nowakowski i Swotczyk to tak będzie ta nasza no druga. Libero? Libero. Na mnie wrażenie od początku sezonu robi bardzo dobre Michał Żurek i ja stawiam na Żurka. Zator. A uważam, że na Podprom zagrał najlepsze spotkanie z tego względu, że był najczęściej przyjmującym swojego zespołu. Zanotował dobre liczby w przyjęciu, bo 48% pozytywnego, 19% perfekcyjnego. Przyjmując 31 piłek nie zrobił żadnego błędu, a to raczej mu się w każdym meczu zdarzało, że jakieś tam pojedyncze błędy w przyjęciu mu odnotowywano, a co więcej, brał na siebie bardzo dużo placu w przyjęciu, a często też Olsztynianie ustawiali się we dwójkę do przyjęcia, więc dobra, biorąc pod uwagę się. Ilość błyska do przyjęcia i liczby, jakie wykręcił, to uważam, że zdecydowanie zasłużył. Tak, i bardzo poprawił też przyjęcie flota. To wspominałeś, że to może być kwestia piłki, tak, Filip? Taką tezę wysuwałeś. Z wielu, powiedzmy, źródeł dało się gdzieś wyczytać czy usłyszeć, że ta piłka, która jest aktualnie w tym sezonie, sprzyja przyjmowaniu flota na palce. No dobra, Żurek i Zator. Żurek i Zatorski, no to podsumowując, Hadrawa... Zatorski, jesteście pewni? Zatorski z 8 chyba piłkami przyjętymi? No, ale to, wiesz, no to jak jest... Dużo lepszego wrażenia nie zrobił Wojtaszek na mnie, ale, skoro we dwójkę mówicie Zatorski, niech będzie Zatorski. No tak, z Zatorskim był ten problem, że w sumie trudno jest przyjmować więcej piłek, jak 18 czy tam 20 prawie piłek psuje Jastrzębski Węgiel na zagrywce, więc no, trudno jest go za to winić. No dobra, no to Zatorski, tak, czyli... No, czyli co? Czyli mamy pierwszą siódemkę, czyli jeszcze przypomnijmy, Hadrawa Toniutti, na przyjęciu Halaba Ferreira, na środku mamy Smoliński Poręba, na libero Michał Żurek, trzy postaci za ZSU Olsztyn i to ja wcale nie naciskałem tak bardzo mocno na te postaci wszystkie. No, na pewno. A też nie wspomnieliśmy o nim na moment o Syjedzie, który też zagrał bardzo dobre spotkanie, zwłaszcza w zagrywce, których tam chyba 26 razy zerwował, tak, więc tak, ale to nie jest tak, że zagrał słabo, ale Syjed się skończył, no bo on nie miał ani, nie wiem, chyba nie wiem, czy blok miał, nie wiem, ale nie miał żadnego punktowego bloku. Więc to już może wracać do Iranu. Tak. No i druga szóstka, tak, Miguel Tavares, tak, Łukasz Kaczmarek, reprezentacyjnie Kwolek Śliwka na przyjęciu. Swotczyk z Nowakowskim Janem na środku i na libero Paweł Zatorski. No i fajnie, mamy to. No to MVP kolejki? MVP kolejki. Dobra, to może zostawimy naszym fanom. Tak, myślę, że naszym tak. słuchaczom. Na Twitterze zadamy to pytanie i... Zrobimy ankietę? Myślę, że zrobimy ankietę, zawęzimy kandydaturę. No ja mam swój typ w postaci... Kurczę, nie wiem, Hadrawy chyba. Ja mam... Albo Toniutti. No ale dobra, to zostawimy to. Nie będziemy wam, powiedzmy, mocno sugerować naszych odpowiedzi. No i dobra, no to co może na koniec została nam kaszanka kolejki. Kaszanka! Dobra, kaszanka kolejki. Ja mam chyba tylko jedną kandydaturę. Jest jedna. Tak, to jest niekończące się dyskusje sędziowskie i to w sumie jakoś tak trochę... kamyczek do ogródka sędziów, trochę kamyczek do ogródka zawodników obu drużyn, no ale tam chyba dwie czerwone kartki na Podpromiu w starciu Asekoresowi Rzeszów z Indykpolem AZS-em Olsztyn. No i sędzia, który chyba bardzo chciał pokazać, że rządzi na boisku. A z Pawłem Wójckim nie jest tak łatwo. A z Pawłem Wójckim nie jest łatwo pokazać, że się rządzi w drużynie będąc trenerem, zakładam. To co dopiero na boisku z sędzią. Filip, co ty o tym sądzisz? Widziałeś to na żywo? Znaczy, absolutnie nie dziwię się, że te czerwone kartki padły, to ja nie wiem, czy dobrze ci zrozumiałem, ale ja nie mam takiego wrażenia, że sędzia chciał być głównym bohaterem tego widowiska. No, jeżeli przez kilkadziesiąt sekund non-stop ktoś ci przychodzi do słupka i mówi o czymś,
i próbujesz go odesłać, bo wiesz, że te rozmowy są zbędne, bo i tak już decyzji nie zmienisz. No to jednak. Nie, no, wiesz co, po prostu czerwoną kartkę, no i może to czymś pomoże. Wiesz co, wydaje mi się, że no tamto sformułowanie Pawła Woickiego no nie było aż tak drastyczne, żeby na tę czerwoną kartkę zasługiwało, ale patrząc z punktu widzenia takiego uspokojenia nastrojów, to czasem trzeba, tak? Więc. Ale to mi się wydaje, że nawet nie chodzi o to, co konkretnie powiedział Paweł Woicki, co o czas, który spędził na dyskusjach z sędziami, bo to było tak, że podszedł raz, trwa, za chwilę znowu, kolejny raz. I zresztą podobnie było też po stronie Rosowi, gdzie akurat czegoś czerwoną kartkę dostał. Dobra, w takim układzie ja trochę rozgrzeszam sędziów i tutaj może większy kamyczek do ogródka Pawła Woickiego. To będzie trudny trener dla sędziów. Tak, to będzie trudny trener dla sędziów. Roberto Santilli jeszcze nie ma czerwonej kartki, to też warto zwrócić. Ale strasznie spokojny był. Nie wiem, czy od początku zrezygnowany, był bardzo spokojny. Ale to taka mała dygresja, więc okej, tutaj Filip faktycznie... No trochę... za zepsute zagrywki to akurat ciężko sędziów widzieć. Jeszcze zwracając uwagę na to, jakie konsekwencje były tego zachowania Pawła Woickiego, no to AZS Olsztyn z prowadzenia 2-0 w trzecim secie, no momentalnie tę przewagę stracił i Rysowia odskoczyła i w sumie dosiągnęła trzeciego seta do końca. Gdyby okazało się, że Rysowia wyszłaby na tiebreaka albo wygrałaby całe spotkanie, no to myślę, że Paweł Woicki mógłby mimo wszystko pluć sobie że w brodę, że po prostu no, w taki sposób trochę nieodpowiedzialny pozbawił drużynę jednego punktu. No na szczęście uratował sytuację razem z całą swoją drużyną i nie miało to aż takich konsekwencji, ale potencjalnie mogło, więc to jest nasza kaszanka kolejki. Wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie wiem, czy jeszcze macie coś do dodania. Fajnie się rozmawiało, panowie, naprawdę. Fajnie, też uważam, że się fajnie rozmawiało. Mam nadzieję, że wam, drodzy słuchacze, będzie się słuchało równie dobrze, jak my się dobrze bawiliśmy przy nagraniu tego. Dużo śmiechu, myślę, że dużo merytoryki i no i tyle. Dziękujemy. Dziękujemy za ten odcinek szóstego seta komentowali trochę tak w stylu Jana Wężyka, komentował Piotr Złoch. Komentował Kuba Lewandowski i Filip Kryfanty. Dzięki.